Hej, witajcie kochani bardzo serdecznie. Boże, co to było z tym... Nie, dobra, wy tego nie będziecie widzieć. Takie jakieś dziwne przywitanie z palcem zrobiłem, tak jakoś coś tam. Kontynuujmy tryb fabularny. Zobaczmy po prostu, co dalej nam ta gra przyniesie. Park Jurajski na Isla Nublar. Czyli już jesteśmy w tym tytułowym parku jurajskim, gdzie będzie się chyba główna fabuła tyczyć i gdzie spotkamy... Aha! Dobra, hola hola! Tu są do wyboru dwie ścieżki. Park... Dobra, czy my chcemy oglądać Jurajski Park, czy... Teraz tak, Jurassic World to jest pewnie nawiązanie do dzisiejszego filmu, znaczy dzisiejszego, Boże, tegorocznego filmu, a to jest do tych starszych produkcji. Co chcemy? Nowszy film czy starsze produkcje? Nie, pewnie nowszy film, każdy pokazuje, ja sobie pokażę wbrew pozorom co innego, ja sobie... Jezu! Znowu kaczan dostałem. No wyłączcie to badziewie. Dobra. Chodźcie za mną, ziomeczki. Mapę parku, okej, dobrze. To pewnie czekajcie. Wow. Okej, tu mamy ten park. Albo może i będziemy mogli do jednego i do drugiego pójść. Czekajcie, raz jeszcze muszę poszukać, popatrzeć. Patrzcie, jak fajnie to wygląda. Czym ja się w ogóle jaram? Nie wiem, dobrze. Okej, never mind. Wyjdźmy z tego. Idziemy tędy. Bo to jest coś ze względu na to, by dotrzeć do celu. Dobrze, winę to. Aha, bo on musi wsiąść. Ej, tutaj jest sporo tego. Nie, wiecie co, ja nie chcę chyba autem jechać. Chociaż dobra, w dupie to mam. Po prostu spróbujemy wszystko ładnie, pięknie. If you need spares, get them from storage, not from one of the control panels. Co się tu dzieje? Sorry! Mam przerostego. Coś tutaj było, czekaj, ta. Która ten, który czyścił? Chyba ten. Tak. Grant, tak mi się wydaje. Dobra, i w ten sposób chyba mamy panel sterowania odkryty. Brawo! Tutaj już potrzebujemy tego, Donalda. Nie, Donald to był? Chyba tak. Nie, ten. Nie. O. No i co? Dół, lewo, dół. Okej. Dół, lewo, dół. Brawo! Kod dla siedmiolatków udało ci się złamać. Okej. Brama otwarta. Bardzo fajnie. Zaraz będziemy mogli wejść tutaj na ten. Do parku. Czy ja coś tu jeszcze... Tak, to pewnie mogę rozwalić.
mając życie, bo tam i tak straciłem wiele tych takich pobocznych malutkich klocuszków. Ale klocuszki chyba pomagają w tym. Czekajcie. O właśnie, klocuszki chyba... Ej, a ty? Ziomuś! Aha, on do drugiego pewnie poszedł, dobra. Niech będzie. Kurwa, ten się cały czas... Szczerze. 48 hours from now, if they aren't convinced, I'm not convinced. I'll shut you down, John. No to go spuentował, nie? Mogę zapnąć twój interes. Nie powiem co. Alan, this species of Veriformin's been extinct since the Cretaceous period. I mean, this thing is a monstrous thing. No proszę. Roślinożerny dinozaur. Zawsze się ich bałem, jak byłem mały. Nie wiem czemu, mimo że były roślinożerne i nie robiły oczywiście krzywdy ludziom. No poza tym, że mogli ich mogły je ich zgnieść. To jest właśnie ten minus. Że zawsze... T-Rex? You said you've got a T-Rex? Uh-huh. Say again. We have a T-Rex. Dr. Grant. Ten zawał dostał. My dear Dr. Thatcher. Welcome to Jurassic Park. How'd you do this? Zdecydowanie. I'll show you. Co ja mogę ten? Iść? O, będzie eksploracja swobodna, widzę. Powiem wam, że chyba po zakończeniu gry w to... Ja nie mówię, że ten, że ogólnie jak skończę grę, ale... Po prostu tak o woli przypomnienia sobie odpalę film. Ten stary park jurajski. Dobra, pozbierajmy sobie tutaj to wszystko, co mamy. Nie wiem, no... Warto eksplorować jednak. Co to jest? Co to jest? Nieważne. Odpalę sobie po prostu ten stary film i przeżyję to samo jeszcze raz, bo faktycznie... No to są takie miłe wspomnienia. Wspomnienia, gdzie człowiek... nie wiem, czy wy oglądaliście. Te osoby, które pamiętają te stare filmy właśnie. Park Jurajski. Tam nie było, prawda... wymyślnej grafiki, tak, komputerowej. Tamte dinozaury, tak jakbyście teraz obejrzeli je, one wyglądały tragicznie. Powiedziałbym nawet, że można by było rzec patologię po prostu, tak? Jak na tamte czasy, to jednak było coś. I taki Andrzejek, dajmy na to, który ma x lat, nie wiem, 8, 9 czy tam 10, ogląda takiego właśnie dinozaura, taki film i Jezus Maria. A jak doszło do T-Rexa, no to srał pod siebie, tak? To jest... Na ten... To sobie zostawimy na koniec. O, właśnie. Ciekawe, czy ja tu mogę coś budować. Tu jest zdecydowanie coś. No już, kochaniutki. Tylko co tu może być? Mogę zmienić? Ta coś ten tutaj zrobi? Czemu? A ten? Nie, też nie. A ten? Nie. Czyli wychodzi na to, że nie. Dobra. Zbierzmy sobie tutaj jeszcze na tym środku. A też powiem wam jeszcze... Znaczy ja to prawdopodobnie też pokażę na kanale. Odpaliłem sobie ostatnio Crasha. Bo ogólnie w moim życiu moją jedyną konsolą, jaką miałem, to był PlayStation 1, tak? PlayStation 1, jeszcze pamiętam, moja najukochańsza, najwspanialsza matka pożyczała pieniądze, bo to nie dało rady po prostu kupić tego na raz, tak? Pożyczała specjalnie pieniądze z tego względu, żebym ja nie musiał czekać, dajmy na to, te 3 miesiące, aż uzbieramy na tą konsolę, gdzie na tamte czasy chodzi o tą małą taką konsolkę wersję, nie tą dużą,
Tylko tą małą, taką nowocześniejszą, bo Andrzej był. Andrzej był zachłannym dzieckiem, powiem wam, i naprawdę cierpliwość, jaką mnie Matula obdarzała, to było coś wspaniałego. I jak kupiła mi tą konsolę, tego Playa 1, to powiem wam, że właśnie pierwszą grą, jaką zainstalowałem, był Crash. Zainstalowałem, albo inaczej, pierwszą grą, którą grałem, o. A nie, dobra, tam może nie idziemy, bo tam będę później sobie biegał. Idziemy, podejrzewam, do dinozaura, tak? Chyba, że nie, chyba, że miałem wsiąść po prostu do aut i tyle. A ty, ja w ogóle mogę wejść na tego dinozaura tutaj? Nie. Nie, lepiej. Ona jest bardziej zwinna. Czekaj to. Nie, nie mogę wejść, dobra. Czyli jednak musimy iść. No tak, tak jak mi nakazuje tutaj ten ładny szlaczek z przezroczystych. Ale to zdecydowanie jedziemy. Jedziemy, jedziemy, jedziemy. No i co chciałem powiedzieć, pierwszą grą, jaką zagrałem na tej konsoli mojej, jedynej jak do tej pory, to był właśnie Crash, ale nie trójka Barpate, którą będziecie mogli zobaczyć u mnie na kanale, powtarzam, ale Crash, poczekajcie, to były chyba wyścigi. Nie mogę tego rozwalić, dobra. Pojedźmy dalej. Which is fine by me, because they've only got herbivores on this side of them. Miał... Chyba ten miał nóż. Sorry! Nie, nie, to muszę babeczkę, bo ona jest zwinniejsza. Zresztą widzieliście na moim kanale, bądź nie. Bo tam dużo filmów nie ma, bodajże chyba 3 tylko filmy, ale próbowałem wrócić do Morrowinda. Sorry! Na modach. Fakt faktem na modach poprawiających grafikę. Ale to jednak nie było to. Jednak jakbym chciał chyba wrócić do Morrowinda, to mimo wszystko wolałbym chyba sprawdzić na kanale Seta. Okej. Okay. Czyli już chyba możemy jechać, tak? A nie, panoczku, tam jest dużo tego tych. To jeszcze rozwalimy. No sorry, że ci tam w trybik dałem, ale... No właśnie, jeszcze druga strona, czyli bym nie przejechał. No i brawo. Napięcie 10000 V, no to by ładnie nas popiściło. To było słabe, dobra. Gdzie jest mój samochód? Wsiadajcie. Dobra, jedziemy. Tu mamy coś ciekawego. Tak, mamy pełno tych. Oczywiście zbierzemy to sobie. Tak jak powiedziałem w ostatnim, pierwszym premierowym odcinku, no najbliższe 3 pewnie będziecie oglądali takie, że wszystko zbieram, a później się okaże, czy warto. No bo jeżeli ja mam tą grę przejść w, nie wiem, w 2 godzinki, no to bez sensu chyba trochę, nie? Na tym polega troszkę exploring. O, tutaj mogę też sobie pojechać. Będę musiał pozwiedzać w ogóle ten park. Oczywiście my się będziemy trzymać stricte fabuły. Czy tak mi się wydaje? Bynajmniej się postaram. Jak tam wejść? Pewnie... A, czekajcie, tu jeszcze... O!
Do 100 tysięcy muszę dojść jakoś. Nie wiem jak tam... Czekaj to... Nie wiem, dobra. Idziemy stąd. Tu jeszcze mogę coś zrobić, ale nie wiem jak tam dojść. Dobra. Tu możemy sobie pozbierać. No, próbowałem po prostu na swoim kanale pograć w Morrowinda i wrzucić wam z tego serię, ale... Średnie zainteresowanie było. No, nie mówię, że innymi filmami tam nie wiadomo jakie to zainteresowanie jest, bo jeszcze gwiazdą nie jestem jakąś mega. I czy ja wiem? No, rozpoznawalną twarzą też nie, ale spokojnie, spokojnie. Dobra, zbierzmy sobie to. I nie wyszło, bo tam nakręciłem 3 odcinki. Pograłem w sumie na tyle, ażeby właśnie nakręcić te 3 odcinki, to było na tyle. Nawet już później mi się nie chciało wracać do tego. Dobra. Oj, chodź. Aha, bo ty w ten sposób, dobra. Idziemy tam. Czekajcie, tu w lewo, czy tu w prawo? Nie, tutaj musimy wyjść. To jednak dobrze mówiłem. Że gdzieś tu w pobliżu. O, 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 o! 100 tysięcy i będziemy mieli 2 razy tyle, ale to jest 2 razy większy teren, co ostatnio. Dobra, to zbierzmy sobie to. Pochodźmy trochę tym zacieczem. Ciekawe, czy to prawda. Brachiozaur waży ponad 45 ton. Z kamieniem wolno zorientować się, że galimin. The most advanced amusement park in the entire world. Ja pierdolę. Why don't you all sit down? Just one drop of blood contains billions of strands of DNA, the building blocks of life. 100 million years ago, there were mosquitoes, just like today. Sometimes, after biting a dinosaur, the mosquito would land on the branch of a tree and become fossilized. This is what we call amber. Using sophisticated techniques, Jurassic Park scientists extract the preserved blood from the mosquito. And now we can make a baby dinosaur. G'day, Henry. Oh, good day, sir. Perfect timing. They imprint on the first creature they come in contact with. So I'm kind of control you're attempting is it's not possible. Listen, there's one thing the history of evolution has taught us. It's that life finds a way. What species is this? It's a velociraptor. They're lethal in 8 months, and I do mean lethal. I've hunted most things that can hunt you, but the way these things move, 50, 60 miles per hour if they ever got out in the open. They remember. All right, let's feed these overgrown lizards then. No dobrze, no to teraz będziemy karmić je, tak? Dobra. Ale... bo my z powrotem jesteśmy tutaj, gdzie na prologu nas wywiało. Dobra. I jesteśmy chyba po tej dostawie Velociraptora. Od razu mówię, że nie znam się za bardzo na dinozaurach. Ja tylko jestem nauczony, tak jak za Mulata oglądałem... czekaj. Nie, na pewno oglądaliście Power Rangers. Kto by nie oglądał. I tam był niebieski wojownik, ale to jeszcze te początkowe Power Rangers. Dobra, ale jak my mamy go nakarmić? Dobra, najpierw sobie może... Wow! Ja pierdolę, dobra. Spadłem na sam dół. Ale nieważne, zbierzmy sobie to. Tam był niebieski wojownik w tych pierwszych jeszcze, jak walczyli z Ritą,
I to była ich jedyna przeciwniczka. To jeszcze nawet wtedy białego wojownika Jasona nie było. I tam był taki dinozaur z rogiem tutaj na tym, na czole. No to to tego dinozaura kojarzę. Kojarzę właśnie też tego takiego dużo z długą szyją. Ale jakbym miał nazwy ich wymienić? Nihuhu. To już jest za trudne dla mnie, powiem wam. Okej. Dobra, może ja sobie pojadę tym. Wow, dobra. Rozwalmy to wszystko. Nie gadaj, że... Nie mogę tego rozwalić? No oczywiście, że mogę, tylko mogę ręcznie, no dobra. W ogóle, a wy oglądaliście ten? O, tutaj mogę... A nie, no jest ten... Może i nie murzynek. Bambo w Afryce mieszka, czarno ma skórę ten nasz koleżka. Coś tam, nie pamiętam jak ten wierszyk dalej szedł. Dobra, weźmy sobie to. I tak, tutaj coś mamy. Uda mi się? Nie, nie uda mi się. Czyli nie mogę tutaj nic robić, dobra. Wracamy w tamto miejsce. Chyba, że... Nie no, zasilanie jest, tak więc spoko, nie ma co robić. Bierzmy sobie tutaj. Tu mogę od razu zapisać chyba, tak? Sprawdźmy. Aha, ten? Nie, to też nie ten. To ta babeczka, ale tą babeczką na razie nie mogę sterować, więc... mi to nic nie da. A ten czemu... Ty, czemu on śpi? Ty w pracy się chłopie nie śpi. Dobra, pewnie muszę to rozwalić i zaraz będę mógł coś budować z tego. A jak? That's better. Now we just add cow. No dobra, skąd wziąć krowę? Isn't that part of the paddock control panel? Dobra, śledztwo, tropiciel. O, proszę. I pewnie będziemy mogli ten, otworzyć tą bramę w końcu. Po to, żeby tą krowę tutaj przy ten, przykaraskać, Boże Święty. Ej, tu już mi zniknęły te badziewia, no dobrze. Okej, idziemy ten panel otworzyć. Góra, dół, prawo. Góra, dół, lewo. Góra, dół, prawo, ja i tak myślę o lewo, nie? Na. Dobra. A to już potrzeba tego ziomeczka, żeby doładować. Come on, Daisy. Taking you for a meal. Sorta. Ej, jakie to jest chamskie! Zabieramy cię na obiad, no. Powiem, no nie, no biedna krówka. Chyba nie chcę, chcę tym. Serio? Iha! Nie tak. Jestem szaloną krową! Rozwalmy to. Mogę? Nie. Fresh beef, huh? Oh, those raptors eat better than I do. Jest tak swoją drogą, miałem nadzieję, że mojego wiatraka nie będzie słychać tam gdzieś w tym. Pracownik roku po prostu. No pracownik roku. A co ja teraz muszę zrobić?
Aha. Dobra, zmieniamy. I have not been racked with such pain as this since I stopped my fall. Someone else must operate the crane. My injuries are too severe. Tak, na pewno. Dobra. Do góry. Mućka się zastanawia. Jezu, to jest okrutne. Nie mogę na to patrzeć. No dobra, będę patrzył. How are they doing? Feeding them. The essence of chaos. Grandpa! Kids! We missed you! The driver. Oh, no driver. They're electric. They run on this track in the middle of the roadway here. Spared no expense. Welcome to Jurassic Park. Still not clear on chaos. The shorthand is the butterfly effect. A butterfly can flap its wings in Peking, and in Central Park you get rain instead of sunshine. Look at this. See? I'm right again. Nobody could have predicted that Dr. Grant would suddenly jump out of a moving vehicle. Alan? O tym mówiłem odnośnie niebieskiego wojownika. Don't be scared. Come on, it's okay. She's sick. I have to insist that we're moving. You know, if it's all right, I'd like to stay with Dr. Harding and finish up with the trike. Sure. Seems to happen about every 6 weeks or so. I'd have to see the dinosaurs dropping. O, właśnie, punkt kontrolny. Dobra, kochani, jeżeli mamy punkt kontrolny, to my sobie tutaj zakończymy odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, no to cóż, oczekujcie na następne odcinki. Wbijajcie na fanpage, lajkujcie fanpage. Tam będziecie na bieżąco. Pozdrawiam, Soberal. Hej, hej.